zastrzeżenia, które wygłosił NIK, a precyzyjniej mówiąc, to jest tylko ocena i składanie takiej informacji na rzecz kierownika kontrolowanej jednostki, w tym przypadku prezydenta miasta, są tylko, można by powiedzieć, subiektywną oceną NIK-u. NIK nie ma uprawnień do orzekania, do wydawania poleceń. NIK to jest tylko państwowa instytucja powołana do kontroli i do ewentualnego zwracania uwagi na pewne nieprawidłowości. To do szefa kontrolowanej jednostki należy potem decyzja, czy weźmie pod uwagę spostrzeżenia NIK-u i w jaki sposób one ewentualnie zostaną wdrożone w życie. I tutaj w wielu tych przypadkach zastrzeżeń, które NIK zgłosił, po prostu nie zgadzamy się z tymi opiniami, nie zgadzamy się z tymi uwagami. W wielu przypadkach są prawomocne rozstrzygnięcia sądów w tych sprawach, a więc prawo powiedziało jednoznacznie, że to my mamy rację, a nie kontrolerzy NIK-u. I tutaj moje zdziwienie budzi fakt, że kontrolerzy NIK-u, mimo że przedstawiane im są prawomocne wyroki sądów, uparcie trwają przy swoim. Jest to po prostu niezrozumiałe i z tym się nie zgadzamy. I w przysługującej nam informacji, którą zgodnie z ustawą złożymy do prezesa NIK-u, właśnie to zostanie precyzyjnie podniesione.